Witamy dzisiaj w naszym studiu posła Platformy Obywatelskiej, pana Andrzeja Czerwińskiego, lidera tego ugrupowania tutaj na Sądecczyźnie, i rozmawiać będziemy chyba przede wszystkim o wyborach. A ani PO, ani PiS tak naprawdę nie mają takich liderów, którzy już mogliby gdzieś tam zostać postawieni jako ta ewentualność na liście. No, dziękuję za zaproszenie i też chcę przywitać widzów. Miło w tym studiu porozmawiać o poważnych tematach. Proszę zwrócić uwagę, że poważny kandydat z poważnego ugrupowania, a takim się na przykład mieni też PiS, nie powiedział, kto będzie kandydatem w Nowym Sączu, nie powiedział, kto będzie kandydatem nawet w Warszawie. Mhm. Słyszymy liderów, że opowiedzą o tym dopiero w kwietniu, więc oni też mają swój kalendarz wyborczy. Ja mogę powiedzieć, że przygotowywanie tego, co najbardziej interesuje ludzi, czyli programu wyborczego, zadań, które musimy wykonać, to jest codzienna nasza praca w tej chwili. Współdziałanie z Nowoczesną, współdziałanie z KOD-em, stowarzyszeniami pozarządowymi, to robimy teraz. Każdy z nich też proponuje być może swojego kandydata na prezydenta, ale to będzie zwieńczenie przygotowania programowego, zabezpieczenie czy określenie możliwych źródeł finansowania tych zadań, a wtedy oczywiście to, co najbardziej polityków i dziennikarzy interesuje, powiemy, kto będzie liderem i kto ten program weźmie jako swoją odpowiedzialność. Pan radny Józef Hojnor, jako sądeczanin, bo tutaj nie jako członek Platformy, uznaje, że takim dobrym kandydatem byłby pan Leszek Zegzda. My mamy dużo dobrych kandydatów i tutaj proszę też o wyrozumiałość, że ja nie powiem, kto będzie najlepszym kandydatem. Mogę powiedzieć, że mamy w tej chwili 7 kandydatów, którzy są poważnie brani pod uwagę. Na fotel prezydencki, tak. Z każdym z nich prowadziliśmy rozmowy i te rozmowy będą prowadzone. Byłoby nieuczciwym z mojej strony, gdybym teraz tych 7 kandydatów wymienił, ponieważ tylko jeden z nich będzie wybrany biorąc różne kryteria pod uwagę jako kandydat Platformy na prezydenta. Tych 6 na dzisiaj, 6, być może jeszcze dojdzie ktoś inny, czułoby się być może jako przegrani. Ale zapytam inaczej, czy ten brak lidera w PiS-ie i brak lidera w PO, oczywiście w tym rozumieniu przeciętnego i Ksińskiego, tak, nie ma nazwisk, otwiera furtkę dla jakichś innych sił politycznych w stylu Nowoczesna, w stylu Kukiz? No gdybym ja teraz powiedział, że kandydatem na prezydenta Nowego Sącza Platformy Obywatelskiej będzie ten i ten, to jak czuliby się moi partnerzy w dyskusji z Nowoczesnej, z KOD-u, z stowarzyszeń tych pozarządowych, gdybym ja im za plecami zrobił taką informację, a jeśli jestem wśród nich, to mówię, że będziemy szukać najlepszego. To nie jest kwestia tego, że my nie mamy lidera, bo kandydat na prezydenta przecież jest, tylko on jeszcze nie jest wskazany. To nie jest tak, że on się jutro urodzi, tak? On ma na pewno 30 lat, na pewno jest doświadczonym człowiekiem i taki jest, tylko jeszcze nie spośród tych, którzy już są. No, powinniśmy wyznaczyć tego, który będzie najskuteczniejszy. No tu pozwolę panu ograniczyć się do tych dyplomatycznych odpowiedzi, ale zapytam o inną rzecz. Prezydent Ryszard Nowak zapowiedział, że o fotel prezydencki już starać się więcej nie będzie. Jednocześnie ze sceny politycznej znika senator Stanisław Kogut, a Joachim Brudziński, o którego sympatii dla Ryszarda Nowaka mówi się od zawsze, zostaje ministrem MSWiA, mówi się też o jego bliskich kontaktach z Jarosławem Kaczyńskim. Czy to uprawdopodabnia te dyskusje, że prezydent Nowak raczej na emeryturę nie pójdzie, a kto wie, czy nie sięgnie po mandat senatora? Znaczy ja w przeciwieństwie do PiS-u nie chciałbym, żeby o tym, kto będzie gdzie na jakim stanowisku, decydowały koleżeńskie stosunki. W Platformie tego nie ma. Jeśli prezydentem miasta Nowego Sącza, czyli jednego z 65 tych miast na prawach powiatu, jest członek PiS-u, Ryszard Nowak. I jest on tym prezydentem 3 kadencje.
to jeśli nie ma pewnego zarzutu dla niego partyjnego, politycznego, a jak pani sama podkreśla, nie ma, to byłoby błędem organizacji nie wykorzystać go do wyborów bardzo politycznych, jakim są wybory parlamentarne. Wydaje się, że ta władza w tej chwili sądecka, samorządowa trochę drży, że nogi się trochę uginają co niektórym, że jeśli zaraz usłyszeli, że Ryszard Nowak nie będzie kandydatem na prezydenta, jeśli coś się stanie, no to może ktoś odkryć prawdziwe oblicze tej władzy. Myślę, że to prawdziwe oblicze zbyt no po prostu dobre nie będzie.